Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się oczywiście w drugim już odcinku z gry Swag and Sorcery. I tak, swoją drogą zauważam tutaj jeszcze te ludki, które chodzą w sumie, mają jakieś te działania, przez chwilę ktoś tutaj coś na baz grał, on tutaj zmył, jak dalej, więc ciekawe, można sobie poobserwować. Ale mniejsza z tym. W dzisiejszym epizodzie mamy wspaniały wielki cel pokonania dwóch elitarnych entów, czyli takich dziwnych drzewno-jaszczurko-liściowych stworów oraz zbierania pierdyliona sztabków miedzi. Więc bez zbędnych ceregieli idziemy szukać tego czegoś, no a trochę tego też się przyda i tego. Więc fight! I nasi suchokletesi wyruszają na nową przygodę. Jeden suchokletes i jedna suchokleteska. Okej. Jak na razie idzie wszystko dobrze i mamy pierwszego drewniaka. Na nieszczęście nie wygląda podobnie do tego, co było pokazywane jako elitarne, więc... O, dobra, chyba mamy elitkę. Chyba mamy jednak. Więc tak. Co to chciałem? Dużo z niego rzeczy wypadnęło, więc chyba tak, chyba elitka. Ale dobra, mamy jakieś czyli złomy, więc jest dobrze. Można dość coś wycraftingować. Return. Heal? Nie healujemy. Niech się sami healują za darmo. Co ja mam wydawać pieniądze? I tak, do zrobienia koszuli dla niego brakuje nam jednego metalu. Ale może jestem w stanie mu wycraftić... Tak, byłbym w stanie wycraftić mu dzidę, która może by działała lepiej niż to, co ma do tej pory, więc chodź gościu. Próbuję ci zrobić dzidę. Letką dzidę. Oczywiście. I... Poziom drugi, wymaga 12 siły, okej. Zobaczymy, czy jest lepsze od tego, co mamy. No niestety, nie wyszło. Trudno. Nie będziemy w takim razie z tego korzystać. A pójdziemy na marketa i... sell. Nie będzie nam wadzić. Następna próba może będzie później, jako że w sumie zarobiliśmy na tej dzidzie, mogę dać parę sztuk złota i wyruszamy na kolejną przygodę, nie marnując czasu. Zobaczymy, jak tym razem mi pójdzie. I szczerze powiedziawszy, chciałbym chyba nawet znać... O, Lightspeed 2, chyba... Właśnie z bim dzidę 1 dostałem już receptę na lepszą dzidę, super. Wow, 3 skóry wilcze, dobra, wiecie co, to podejście już jest już lepsze. I coś mówi, że nasza towarzyszka dostanie jakieś ubranko po tym wszystkim. No zdecydowanie. A nasz suchoklates główny dostanie może dzidę lepszą. I kolejny elitarny end. Dobrze, wszystko idzie w idealnym kierunku. By tylko wyszło. I co? Miecz milicji 2. No to będziemy się zastanowić teraz, szczerze mówiąc, czy miecza, czy jednak coś innego. Zamykamy, cek. Delikatnie trzeba relaksu. To oczywiście pójdziemy na relaks. Pokonaliśmy, powiedzmy, tak, to wszystko. I teraz dom modowy 1. To już ostatnio czytaliśmy, więc teraz pora przeczytać to, co wyjdzie po oddań zdania. Dobrze sobie poradziłeś. Szlachecki, czy tam można, królewski kanclerz jest, czy tam kancelaria szlachecka jest z ciebie dumna. Poza tym, po co niszczyć naturę i ścinać drzewo dla opału, jak można pozbywać się entu? Dokładnie, mądre słowa. I wspaniałe zdanie, zbuduj dom mody, który wymaga miliona różnych rzeczy i dużo złota. Kiepsko. Ale dobra, i gość honorowy. A gdybym to wiedział, to bym to zrobił wcześniej. Wczoraj jacyś odwiedzający z dalekiej osady grali w karty z naszymi łowcami i utracili swoje włócznie. Ich droga z powrotem jest długa i niebezpieczna. Możesz im pomóc. Dadzą ci w zamian trochę skóry. Okej, i co my tu mamy? Śmierć złodziejom! Twoi farmerzy złapali wąwacza, który okradał ich dom w nocy. Szukając zemsty, przyciągnęli cię do ciebie. Oskarżony mężczyzna błaga cię o wybaczenie, twierdząc, że jest to jedno wielkie niezrozumienie i że nie miał nic wspólnego z tym wszystkim. Rzeczywiście, dowody i wskazówki pokazane przez farmerów pokazują więcej pytań niż
odpowiedzieć. Czy naprawdę chcesz wygnać oskarżonego z osady? Nie. Mhm. Ocalony z nieciekawego losu. Mhm. Bardzo zadowolony tamten. Aha. Dobra, z tego wszystkiego po prostu daje mi worek złote. Ale ogólnie wzroków zdecydowanie wszyscy są zadowoleni z mojej łaski. No cóż, trudno. Mogę zobaczyć, co to za nowe rzeczy. Okej. 4,35. Szczerze, wykraciłbym to już, jeśli już. Ale niestety nie mamy materiałów, więc. Kiepsko. I tak. Najpierw zróbmy całe zbroje dla Słowokraterskiej, potem pomyślimy o dalszej części. Więc craftinguj sobie, moja droga koleżanko. I przestań być suchoklateską raz na zawsze. Dobra. Jak to już jest ogarnięte, to wyruszymy na kolejne wyprawy, zbierając coś, co może posłuży nam jakieś wspaniałe rzeczy czy coś. I tak, już masz ubranko, super. Nawet dobra obrona. Bonusy nie najlepsze, może kiedyś się poprawimy. Bo patrząc na to, to dosłownie 2, 3, 4, no to są naprawdę słabe. Ale nie będę tak narzekał. Więc tak, ruszamy ponownie, zanim zbudujemy dom mody, musimy mieć materiały do niego. Najlepiej materiały na wykrawcenie wszystkiego, co jest nam potrzebne i naszym ludziom. Więc tak. Suchoklates idą. Czy w sumie suchoklates i kobieta. Bo teraz ona już nie jest suchoklateską. Ma w końcu normalną, skórzaną kurtkę. To jest zastanawiające, jak na tamte czasy. Skórzana kurtka. Bardziej można to określić jakimś tam pancerzem i to by miało sens, ale jako kurtkę to trochę takie dziwne określenie. Które nawet nie wiem, skąd mi przyszło do głowy, ale dobra. Elitarny wilkeł. Niebezpieczna bestia. Która... O nie. O nie. O nie. Gościu padł. Niebezpiecznie. Padł mi na sam koniec, co jest najbardziej takie załamujące. Relaks, dostaną leczenie, nie ma. Nie ma leczenia. Sami się wyleczycie, nie idziecie do kościoła. Nie będzie datków na tacy. I co, co w ogóle miałem zrobić? Miałem jakieś zadanie na włócznie. Co ciekawe jest o jednym. O jednej opcji. Więc... zrobię jedną włócznię na razie, potem drugą ewentualnie. Oczywiście jedynkę. Naprawdę, to jest zaskakujące. Jedna włócznia pojedyncza i już zaliczyło zadanie. Okej, oddajemy. Odwiedzający z odległej wioski byli bardzo szczęśliwi. W zamian dali ci... skórę, jak obiecano. Aha. Jednak swoje nowe włócznie też stracili, więc zostaną tutaj u was na dłużej. Okej. Okej, dobra, rozumiem. I w sumie mam teraz wystarczająco skór, żeby wykrafcić lepsze ekwipunki, a na czym się chce. Nie szczególnie. Na pewno co mi się bardziej będzie chciało, czy to jest konieczne, czy nie, to będzie krawcenie tych wszystkich rzeczy. Ale dobra. Póki co mniejsza z tym, zobaczmy, co jest potrzebne do mody. 4-4 i w sumie to zrobimy. A, jeszcze nie czytałem tego jeszcze, więc to trzeba przeczytać. Dom młody jest najbardziej istotną rzeczą, jaką możesz zbudować dla całej wioski. Gdzie indziej twoi bohaterowie mogliby poznać i dołączyć do kultury wspaniałej mody. Zbuduj jeden natychmiastowo. Okej. To tyle. Więc wyruszam ponownie. Czy może najpierw jednego z naszych suchoklitesów ulepszymy jeszcze bardziej na poziom 5? Nie, 4 poziom musi mi na razie wystarczyć. Nie mogę sobie tak pozwolić na wydawanie kasy, której i tak brakuje. Nie ma co ukrywać. Okej, dobra. Jedno ziółko i 6 monetek. Nie najlepiej, nie najgorzej. Jedno drzewno. I niestety grzyboluc. Czyli ktoś, kogo nie chciałbym spotykać, bo w sumie nic przydatnego za nich nie ma. Problemów pełno. Aha, no dobra.
O, jedno drzewno, super. Czyli drzewno już chyba brakować nie będzie. I idziemy ponownie, nawet nie będziemy czekać. Po prostu, im szybciej to zaliczymy, tym lepiej dla nas. Oczywiście, nie ukrywam, fajnie byłoby mieć też już ogarnięte jakieś lepsze rzeczy dla niego, czy dla niej. Ale takie farmienie surowców też nie jest niczym złym, bo w końcu, wcześniej czy później, to się wykorzysta i tak. Więc to, że on dalej bez koszuli łazi, to nic złego. Skoro lada moment możemy dostać recepcję na koszuli dwójki. I wtedy dopiero będzie. Już nie ukrywam, fajnie by było też z tą drogą, gdyby te wyprawy były trochę dłuższe, bo tak te kilka podejść, które jest, to... Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Czyżby porażka miała być? Ja, jest porażka. Jest porażka. W sumie nawet dobrze. Bo boss się wolniej będzie pojawił. A więc coś, kiedy oni się lecą, zobaczymy, co jest dalej. Wujka, bo on jest w problemach. Aha. Podczas jednej z jego ceremonii świeczki na ołtarzu spadły i... A. Spaliły kanwas, nie pamiętam, co było, chyba płótno jakieś, czy coś, które na nim leżało. Teraz płótno musi zostać odnowione. Czy masz 3 kawałki drewna? Tak. Nagrodę za twoją hojność dostałeś niewielką ilość złota. Super. Teraz znowu nie mamy drewna, ale... Ale tak, ogarnie się. Stówka pozwoli mi wysłać ich do spa i szybciej uzdrowić bezproblemowo. Jeszcze zostanie mi reszta. Więc ponownie idziemy. I zobaczymy, co będzie. Potrzebujemy 3 drewn i 3 metali. Już jeden metal mamy, więc tak, jeszcze 2 metale poza tym. Miejmy nadzieję, że nie natrafimy znowu w jakimś takim krytycznym momencie na elitarnego wroga. Ale tak, dobra, metale już są, to jest tylko drewno, więc jedna wyprawa powinna być dobrze. O, proszę, nawet będzie nadmiar metali. To w sumie jest zadowalające, patrząc na to, że potrzebujemy metalu do wytworzenia nowych broni. Chociażby dla niej, bo wiecie, ona też ma jeszcze początkową kuszę, jak dostanie tą lepszą, to dopiero będzie akcja. Dobra, uzdrowimy na szybko, bo to nie problem, i idziemy na ponowną wyprawę. Do lasa. Mając nadzieję, że jednak tak, no nie skończy to aż tak strasznie tragicznie. Dość tylko, że póki co widzę metal, a nie widzę drewna. A jak zwykle to drewna brakuje, nie metalu. Cóż, ja się normalnie trochę jak w Loop Hero, gdzie też zawsze dostawałem te rzeczy, których akurat nie potrzebuję. No i proszę, i znowu, co my tu mamy? No metal! Metal! I jeszcze raz metal! Gra mnie po prostu nienawidzi. Jestem w stanie to zauważyć. Mam nadzieję, że wy też to widzicie. Leczenie, relaks i wyruszamy ponownie. Dopóki nie dostanę mojego drewna. Jakiś efekt. To jest. Zmniejsza siłę taką postaci. Dobrze, więc grzyboludź, metal, drzewiec woman na end, czyli okej, okay, bo z niego może drewno wypaść. Mamy drewno, super. Metal. I jest drewno, proszę, proszę. A na ostatnim polu, a nie, nie, ostatnim czy nie? Ostatnim, jest drzewiec. Więc... Złoto. Jednego kawałka drewna brakuje do kompletu. Jeszcze kolejny raz musimy robić ten wypad. Po metale oczywiście, bo drewno się nie pojawi. Bez łaski jakiś tam bóstw tej gry. Znaczy dobra, jest jeden na kłodach, bo tyle ile potrzeba było i drzewiec, więc jest nadzieja, że dostaniemy tego więcej. Oczywiście z drzewcency padło. Jakby inaczej, tak już za dużo dostałem dzisiaj dobroci. Ale dobra, zaliczyliśmy wszystko, więc... Nasi towarzysze niech się tam odpoczywają. Relaksa w spa oczywiście dostaną od razu. I mamy dużo, ale i tak wydam to na... Ten, jak to się nazywa? Na kowala, bo jest quest. Potem będę żałował oczywiście, ale tak, tak, zrobię to. Dzięki za miedź, tu jest twój hełm. Wygląda dosyć zwyczajnie, ale ma dosyć sporo przydatnych właściwości na sobie. Tak, tak, nie ma za co.
Ale teraz jestem zmęczony. Więc idę na wakacje. Wyzyskiwacze. Tak. To jest naprawdę leń. I co my tu mamy? Stracimy obronę, jeśli to ubiorę. Ale zyskam 2% obrażeń. To się opłaca. Raczej nie. Więc budujemy dom mody. S&S shop. I co tu możemy dostać? A więc tutaj można dostawać jakieś recepty. I są czasem jakieś konkursy. Frost Axe. Dobra. Ale mniejsza z tym, dostajemy tutaj przepis na laboratorium. Gratulacje. Teraz po raz pierwszy twoja wioska może poczuć się jak prawdziwi mieszkańcy naszego królestwa. Mogą tu odnaleźć nowe ubrania z dosłownie królestw poza morzami. Dla każdego smaku i budżetu. A i co tu mamy? Medycyna polowa. Spójrz 5 mniejszych miksturków leczenia. Okej, okay, nawet nie wiem co to jest. Ale dobra. No, w naszych kościołach są dosyć wysoko kwalifikowani lekarze. Ale... aha. To jest naprawdę problematyczne dla bardzo mocno zranionych bohaterów, by ciągać się całą drogę do kościoła. Więc zbuduj laboratorium i zrób parę miksturków. Okej, okay, i co, tu mamy jakieś competition? Dance party in the barn. Potańcówka w stodole, za 50, 30 reputacji. Oczywiście. Teraz kogo mamy wysłać? Konkurs mody, okej. Okay. Kogo wysłać? A, mogę dwóch wysłać. Teraz łoklaceca wyślemy. Nie, dobra, wyślemy ich, zobaczymy jak to wyjdzie. O, partial sentence, jakiś achievement, za co to jest? Pójdź na po raz pierwszy, okej. Okay. Okej. Okay. Można przekupywać sędziów, żeby mieć większe szanse wygrania. I kto wygrywa póki co? Okej, okay, dobra, trochę poprzekupujemy. I... pierwsze i drugie miejsce. Fajnie by było mieć. Nie wiem, czy wyjdzie. Pierwsze i drugie miejsce są nasze, więc jest dobrze. Czego nie zrobi kawałek złota? Pierwsze i drugie miejsce są nasze. Nie wiem, czy było warto, ale wiecie, ja tam pierwszy raz idę, więc chcę sprawdzić. Oczywiście wygrał kto? No, Słuchoklates, a kto inny? Zarobiłem na tym i tak dużo, trochę reputacji i metal. Ile metalu? A tutaj potrzebujemy, jak na złość, drewna. Oczywiście. Drewno. Nie metal, którego mamy po prostu tony leżące w magazynach. Drewno. Czekaj, czy ona ma już tą lepszą kuszę, czy nadal ma treningową? Nie, dobra, nadal ma treningową, czyli... definitywnie, jak już będziemy ogarniać drewno, zrobimy jej też lepszą kuszę. Więc potrzebujemy 2 drewna zdobyć i 4. Czyli 5. Nie, 6. Tak, 6 i 5. Chyba... nie wiem, nie umiem w matematykę. Dobra, Słuchoklatesy, idziemy na misję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mhm, jak na razie pierwszy kawałek drewna jest. I szczerze, się mielibyśmy uciekać, póki co ustawiam drewno na główny materiał, nie metal, bo metala mamy dużo. I proszę, 3 kawałki drewna. Ja mógłbym zrobić już laboratorium dzięki temu. Tylko teraz pytanie, laborki? Czy jednak kusza? Szczerze powiem jedną rzecz, kusza. Kusza pozwoli nam lepiej przeżywać. Więc prosta kusza, crafting. Na poziom 4 akurat. Z 30 zwinności, czyli taka dosyć wymagająca. Obrażenia tylko 29%, jak widzę, nie jest to najlepsze. Trafiło się 8, czyli pewnie minimum? Czy ile? To było na minimum? Nie, dobra, nie jest też minimum obrażeń.
O, chociaż nie ma co ukrywać, też nie wyszło najlepiej. Ale okej. Z nową kuszą nasza już nie suchokrateska może wyruszyć. Wspierać naszego suchokratesa w bitwie ku zbieraniu drewna. Która mam nadzieję zakończy się pozytywnie. Z drewnem, a nie z metalem. Chociaż jak widać, gra ma inne plany. A metale i grzyboluś. Nie wygląda to najlepiej. Aha, jeszcze tak, jeszcze oczywiście ognisty gość, bo jakby było mało. Okej, okay, dobra, to już GG. Elitarnego wilka nie pokonamy. Jestem tego pewien, że nie pokonamy. A to dobra, może nasza już... Może nasza niesłuchokrateska poradzi sobie? A oczywiście, że nie. Musiał pierwszy zaatakować. Dobra, wydamy dużo na leczenie, ale ja chcę iść od razu, ja muszę drewno zbierać. Czemu ja muszę mieć takiego pecha, że zawsze te wilki się trafiają elitarne pod koniec? To jest zupełnie wina tego, że on jest suchokrotesem. A ja, chociaż mam milion metalu, nie pomyślałem o tym, żeby mu zrobić coś lepszego. O, lepsza koszulka dla naszej tej łowczyni. Dobra, fajnie. Oczywiście, że ją zrobię. Ale w pierwszej kolejności powinienem, jak mam tyle metalu, pomyśleć i suchokrotesowi coś dać. Wiecie, w sumie może go nazwę nawet suchokrates, skoro tak ciągle na niego wołam. Dobra. Nie wiem, czy można mu zmienić imię w ogóle. Tak, można zamiast Eddie, czyli Eddie będzie suchokrates. Oficjalne to już jest. Nie można tak długo. Ech. To zostawiam mu jak było, jeśli mogę całego suchokratesa wpisać. Ale dobra. Okej. Okay. To teraz tak. Zwykła koszula, proszę. Dziękuję. Super sprawa. Nie wygląda najładniej, ale niech będzie. I tak, ty tutaj. Zobaczymy, co jest potrzebne na dwójkę. Z tego, co widzę, dwójka jest... O! Innego typu, bo tu daje tutaj odporność na magię i zwykłą odporność, a nie daje... Nie daje zwinności. Tak jak w przypadku, szczerze powiedziawszy, spasuje. I... Nie to chciałem. Tutaj brakuje... Nie brakuje drewna, dobra. To craftingujemy laboratorium. I można to stworzyć... Garnek many albo tubka many. Nawet nie wiem, o co z tym chodzi. Poza tym, że nie mogę pomagać, jeśli nie mam many, ale tu potrzebna jest jakaś esencja. Tutaj nie ogarniam. Miksturki lecznicze. Tutaj widać, że po prostu potrzeba czasu i liści. Tutaj mogę stworzyć leczący medalik. Okej, jak będzie drewno, to na pewno wykrawcę, ale póki co miksturki lecznicze. Polecimy, ile się da i tu jest zależne od staminy. Teraz damy kogoś z lepszą staminą, ale lepiej jakieś wydarzenie. Okej. Tak, dostaniecie. I dostałem, za to, że dałem wam... Za to, że dałem mu... Wow, to dostałem nowy mieczyk. Mhm. I nowy... Konkurs, dobra. Zapisujemy się na niego oczywiście. Wymieniamy też mieczyk. Naszemu Eddiemu. Jak tylko będzie mógł go ubrać, bo widać, że wymaga dużo rzeczy. O. No proszę. W ogóle ciekawa sprawa jednak. To wymaga stamina, a nie tego. Na szybko tego miecza raczej nie ubierze w takim wypadku, ale dobra. Okej. Okay. Konkurs. Oboje idą oczywiście. Wysyłamy. I zobaczymy, czy suchokrateseł znowu wygra. Tym razem może nie. A, póki co wygrywa jakiś błazen. Nieciekawe. Nie, tym razem wygląda na to, że nie mamy szans, jeśli znowu nie wspomogę ich trochę. Więc pora wspomóc. Mogę wydać dużo złota. Szczerze mi zależy tylko na tym, żeby wygrywać. Złoto się odzyska jakoś.
Więc tak. Najważniejsze, żeby po prostu tylko wygrać. Naprawdę, powiem wam szczerze, że koszty mnie nie interesują. Wiesz, to może być dziwne, ale to daje jakąś reputację, a ta reputacja wydaje mi się chyba ważniejsza. Albo odzyskamy podobne ilości, znowu jakieś materiały. Ile drewna! Łocie! Ile drewna! Wiecie, co to oznacza? Mogę wycraftingować ten medalik. Nawet dwa zrobię, niech każdy dostanie. Tutaj nie mam też co tworzyć. Ale tutaj mogę zrobić nową broń. A nie, jak zrobię medalik, to już nie będę mógł nowej broni. Mhm. Dobra, nie. W takim wypadku anuluję jeden medalik. Tylko nasz współpracownik na froncie dostanie medalik. Ale to dostanie lepszą dzidę do dźgania. I tu jest zależne od siły. Dobra. Więc idź i ciesz się swoją nową dzidą. Na poziom 5. Więc proszę, poziom 5. Ciesz się. I pojawiło się w swoim drogą coś nowego. Wiecie co? Ciekawa sprawa, bo tak jakbym musiał jeszcze zapasowe jakieś punkty zrobić. Ale dobra. Wybuchowy temperament. Mhm. O. Ciekawe. Wczoraj byłem w spa. I jakiś nerd ze stolicy zaczął mnie wkurzać. Co rzuciłem tego piwem? Aha. Co? Możemy zrobić dla niego... Aha. Możemy zrobić dla niego nową zbrojkę. Coś... O, dziwne, ale dobra. Musimy nową zbrojkę mu zrobić. Jakiegoś hełma już mamy. To szczerze, to niech będzie. To. I zobaczymy, które są lepsze. I oddamy te, które są gorsze. Oczywiście. O, identyczne. Dobra. I ukończono. Dałem mu jego nową zbroję, ale... Zamiast okazać jakąkolwiek wdzięczność, on po prostu palił mnie olejem rybnym. Ale nie przejmuj się. Poradziłem sobie z nim. Aha. Będę musiał trochę czasu spędzić z złamaną nogą, ale to będzie dobre dla niego. Brutal. Też. Dobra, to teraz zobaczymy, kto ma lepszą staminę. I sobie z lepszą staminą. Ciekawe, naszą łowczynię. Wysyłam do craftingu naszych miksturków i innych rzeczy. I niestety trochę czasu to zajmie, ale nie przejmujmy się tym. Chociaż dobra, wiecie co, jakoś tutaj to potrwa. Już nie, to jest na tyle krótkie, że nie trzeba się tym przejmować. Mhm. Samotny podróżnik odwiedził twoją wioskę i dał ci ofertę. Znalazł coś, co według niego może cię zainteresować. Okej, nawet nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, dobra. Tam była informacja o tym, że mogą się różnić jakością. Ale tak, znalazł coś, co może ciebie zainteresować, ale nie zna prawdziwej wartości. Możesz sprzedać ci za 300. Ale nie pokażę ci, dopóki nie zapłacisz. Czy dasz? Tak, dam. I są tu jakieś dobre spodnie, więc super. Może nie być aż tak źle. I faktycznie są to dobre spodnie. Nie jest to ideał oczywiście, ale uważam, że jest cokolwiek. Dobra. Dobra. Najważniejsze, że jest. Mikstury lecznicze mogą ratować życie twoich postaci, kiedy sytuacja jest zbyt niebezpieczna. Poza tym mają dosyć przyjemny miętowy smak i te fajne bąbelki. Ale bez uzależnienia. Keep things moving. Okej.
To nie wystarczy zrobić mikstury. Muszą być też ubrane przez swoich bohaterów. Aha. Wyobraź sobie, jak bardzo by się denerwowali, gdyby okazało się, że muszą biec do wioski po miksturę leczniczą w jakimś niebezpiecznym momencie. Okej. Dobra. Kiedy wyglądam też po prostu takim tam miksturki, to będą mogli je nosić. Okej, mam 7. Mogą po 2 nosić, to oczywiście dostaną po 2. I jak ten wisiarek jeszcze działa? Zwiększa obronę. To oczywiście ty dostaniesz kolego. I dobra, udało się załatwić. Dostajemy nagrodę. Oczywiście, że metal, bo co innego. Mądrym byłoby od czasu do czasu sprawdzić, czy twoje postacie mają jeszcze jakieś mikstury. I stworzyć nowe, jeśli to będzie konieczne. Upadły bohater może być ożywiony. Ale kosztem cennych surowców. Utwórz leczniczy medalion. To już zrobiłem akurat. Ale tak. Tej bohaterowie to też ludzie. I jak każdy, uwielbiają błyskotki. Dokładnie jeszcze, jeśli te błyskotki mają jakieś praktyczne użycie. Spróbuj zrobić medalion leczniczy w laboratorium. To już zrobiłem, więc dostajemy nagrodę i... wspaniała robota! Nie tylko ten medalion przedłuży życie twojego bohatera, ale też idealnie dopasowuje się do ich kolorów oczów. No. Nawet jest wspomniane, że ponoć usuwa Crown of Celibacy. Nie wiem, czy to... Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Dobra. Już zrobiłem już. Co my tu dalej mamy? Ale mniejsza. Nowa lokacja. Biblioteka i gildia poziom drugiego. Dwie drużyny naraz. I dobra. Jestem w stanie uwierzyć, że... słyszałeś już o potężnych potworach, które żyją w lesie. To straszna kreatura przypomina krzyżówkę pomiędzy człowiekiem i sową. Ponadto jest bardzo niebezpieczny i agresywny. Wydaje się na to, że nie mamy żadnego wyboru, jak wyzwać to monstrum na pojedynek i zabić się. Przygotuj się dokładnie do nadchodzącej bitwy. Zwycięstwo będzie nasze. Okej, to jakoś się spodziewam, że będzie 100, to pójdziemy na bossa. Jak jeszcze przy tym jesteśmy, to ja też dam już na 5. Współczesna dieta. 8 kawałków wilczej skóry akurat mam. I za to dostaniemy Epic Gag. Mhm. 20% szans, że przy używaniu miksturki miksturka się nie zużyje. Ale okej. Słyszałeś o nowej diecie i teraz nie wiem, czy to jest dieta zucchini, czy cukiniowa dieta. Nie? Jest niesamowita. A. Dobra, czyli to jest jednak dieta cukiniowa. Już mam cukinię, musztardę i miód. Ach. Ale potrzebuję tylko... wilczej skóry. Nie wiem, po co ci wilcza skóra na tej diety, ale dostaniesz, proszę bardzo. Aha. To jest najlepsza dieta ze wszystkich. Jedna łyżeczka herbaciana tego... wszystkiego... po poranku o pustym brzuchu. I nie będziesz musiał... nie będziesz musiał... spotykać jedzenia przez cały tydzień? Nie będziesz musiał się spotykać z nikim, czy tam stawiać... Dobra, jeśli o to chodzi. Dobra, dziwne to są te opisy, dialogi, ale tak, ta gierka to jest jeden wielki śmieszek, więc się nie dziwię, że tak to wyszło. Cóż, w tym momencie nie wiem, czy jeszcze mam coś ważniejszego do ogarnięcia. I co, chyba w sumie jedno, co mogę zrobić, to sprzedać te rzeczy za trochę gotówki, które nam brakuje. I znowu, potańcówka w stodole, ale nie idziemy tam po raz kolejny. Po prostu... Okej. Po prostu wyruszamy i tyle, zobaczymy jak to wyjdzie. Czemu w ogóle tego tam miał więcej włóczniów niż tylko jedną? Dziwne. Czy co, włócznie to jest dystansówka? No bo powiem szczerze, nie ogarniam. Jeśli włócznie są dostawcami, to może błędem było dać im włócznie zamiast miecza.
No cóż, w takim wypadku mieczyka zaraz się ogarnie, będzie spokój. Ale zresztą dobra, jest bitwa, to zobaczymy i... Tak, włócznie to dystansówki. Jeśli dystansowe broni biją mnie i na bliski kontakt, to kiepsko. Ale jeśli biją tak samo, no to nie ma co się przejmować. Po prostu... Póki co będzie tak chodził z włócznie, bo nie mam nic lepszego dla niego. I tak, oczywiście obrażenia, inne rzeczy, jakieś kłody i nie tylko. Na drogą dużo życia tracą z jakiejś takiej głupoty. Ale czego można było się spodziewać po grze tego typu? To zawsze będzie ciężko, jak w grach od Tiny Builda i Lazy Bearsów. Wiecie, symulator grindu, te sprawy. Okej, okay, i chlej miksturę. Się wyleczyła, dobra. Chlej miksturę. Się wyleczył. Dostaliśmy liście, czyli będzie można wykrafcić więcej miksturków. Super. Trochę złota, innych rzeczy. Grzyboluś, czyli niegroźny prawdopodobnie. Mhm. Kolejny liść, kolejne jakieś rzeczy i dobra, GG, przegraliśmy. Elitarny wilk. A jak wiadomo... Aha! Nie za dużo tego? Dwa ataki pod rząd. Bez przesady. No dobra, może jeszcze nam się uda. Nie wierzę, udało się. Gorzej tylko, że to nie jest ostatnie, z czym będziemy się mierzyć. Elitarny grzybeł. No super. Na super. Spodziewam się, że będziesz mądrzejszy, bohaterze. I wypijesz chociaż tą miksturę. No cóż, w takim wypadku musimy iść nadal przed siebie. I powiem wam szczerze, już pomału też trzeba kończyć. Czas antenowy się kończy i w ogóle. Bo jeszcze trochę szkoda, bo liczyłem, że może dzisiaj jakieś większe postępy będą, bo tutaj takie... No nie szczególnie, prawie nic szczerze zrobiliśmy. Po prostu grind i tak dalej. U, nagolenniki milicyjne dwójki. Fajnie, nowy przedmiot. Gorzej tylko, że no. Jeszcze nie jesteśmy gotowi. Hełm milicji 2. Dobra. Wiecie co? W sumie mam pomysła. Pomiędzy odcinkami może, jeśli nie zapomnę, spróbuję trochę nakrafcić więcej broni, pancerzy i tak dalej. Bo ja bym dostać jakieś takie lepsze warianty, wiecie. Z większymi bonusami te sprawy. Póki co... Wracamy. Czy mam trzy kawałki drewna? Mam, oczywiście. Dostaliśmy błogosławieństwo tym razem. Nie wiem, jak ono działa, ale dobra. Najważniejsze, że mam to błogosławieństwo. I w sumie tak. Na zakończenie. Więcej już gadać nie będziemy. Ale tak. Powiedzmy, że wysyłamy ich. Nie mamy pieniędzy, niestety, z tego co widać. Więc jaki wynik będzie, taki będzie. Nawet jeśli to będą ostatnie miejsca, to trudno. Ale tak. Potem już naprawdę kończymy. A nie ma co, po prostu. W ogóle ciekawi są ci sędziowie, jak tak się przypatrz nim. Tutaj jest jakaś dziewczynka ze świniakiem, to jest, nie wiem, jakaś piekarka, to jest jakiś stary człowiek w fezie. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Okej. Okay. Ale mniejsza z tym, zobaczmy w ogóle, jak to pójdzie. Oczywiście, było wszystko dobre i nagle pod koniec musiało polecieć tak, żebyśmy nie dostali żadnego miejsca. Cudownie. Ale dobra, trudno się mówi. Naprawdę trudno się mówi. Porażka. Na szczęście nic nie tracimy, nic nie zyskujemy. No cóż. W tym momencie naprawdę już kończymy. I tak, następna podróż. Mam nadzieję, że uda się pokonać tego Owlmana. Ja na tym kończę. No i do zobaczenia już za dwa dni, więc trzymajcie się i hej, hej!